Rozruch polega na tym, że podnosimy grupę prętów bezpieczeństwa. Możemy podnosić pojedynczo albo trzy na raz, grupami po trzy sztuki. Po podniesieniu prętów bezpieczeństwa wprowadzamy ruchome elementy paliwowe do rdzenia, które są dwie sztuki tutaj w tym miejscu, za pomocą właśnie tych przycisków góra, dół. A właściwy rozruch reaktora robimy za pomocą prętów kompensacyjnych. Ta część tutaj środkowa, są to tak zwane tory prądowe proporcjonalne i tory prądowe logarytmiczne, które kontrolują nam procesy fizyczne zachodzące w samym rdzeniu reaktora i za pomocą tych torów po prostu mierzymy strumień neutronów, jaki powstaje w reaktorze. Reaktor Maria jest reaktorem typu basenowego. Znajdujemy się przed planszą będącą przekrojem podłużnym reaktora i jego basenów. Podstawowy basen to basen reaktora, gdzie znajduje się rdzeń i reflektor Marii, śluza oraz basen przechowywawczy, w którym składowane jest wypalone paliwo otrzymywane podczas pracy reaktora. W reaktorze podstawową sprawą są elementy paliwowe, które składają się z pastylek paliwa zawierającego nasz uran-235. Jego w uranie naturalnym jest zaledwie 0,72%. Jest to bardzo niewiele i dlatego, żeby efektywnie można było korzystać z niego, okazuje się, że paliwo w reaktorze energetycznym musi być wzbogacone w ten izotop uranu-235. Czyli trzeba wykonać pewną pracę, pewną chemiczną i metalurgiczną robotę po to, żeby ten uran, który ostatecznie pójdzie do reaktora, żeby miał większą zawartość uranu-235 niż jest w naturalnym uranie. I w typowym reaktorze energetycznym dzisiejszym to wzbogacenie w uran-235 to jest kilka procent. Druga sprawa, która jest istotna, to jest ta, że w momencie, gdy neutron o stosunkowo niewielkiej energii, mniejszej od 1/10 elektronowolta, zostaje pochłonięty przez uran-235, przez ten izotop, wówczas pojawia się reakcja rozszczepienia, w wyniku której jądro uranu-235 rozszczepia się na dwa fragmenty rozszczepienia, na dwa ciężkie jądra, każde o masie mniej więcej połowy tej masy uranu-235 i dodatkowo w tej reakcji rozszczepienia pojawiają się neutrony, średnio biorąc 2,5 neutronu na jedno rozszczepienie. Czyli jest to typowa reakcja powielająca, z której możemy korzystać w reaktorze jądrowym. Rdzenie reaktora, w basenie reaktora, znajduje się pod 7-metrową warstwą wody. Bo oprócz uranu, tym najważniejszym materiałem jest nasza woda. Jest to woda odpowiednio przygotowana, woda zdemineralizowana, która oprócz tego, że stanowi podstawową osłonę biologiczną, dzięki której możemy przebywać na hali reaktora, jest jednocześnie medium chłodzącym, odbierającym generowane w rdzeniu ciepło oraz generowane również w basenie reaktora, w materiałach konstrukcyjnych tam się znajdujących i jednocześnie pełni rolę moderatora, czyli spowalniacza. Woda jest dobrym moderatorem, z tym, że wodór, który jest dobrym moderatorem, jednocześnie trochę pochłania neutrony, czyli w procesie, gdy następuje spowalnianie neutronów, jednocześnie część tych neutronów jest tracona
i nie zawsze byśmy może chcieli coś takiego mieć. W związku z tym należy rozważać również inne moderatory i na przykład najbliższym dobrym moderatorem w stosunku do wody byłaby tak zwana ciężka woda, gdzie wodór jest zastąpiony deuterem, a zatem nieco tylko cięższym jądrem, które z punktu widzenia spowalnia trochę mniej efektywnie, ale ma tę zaletę, że nie pochłania neutronów. Niestety ciężka woda jest kosztowna i jedyny reaktor na świecie, który pracuje w oparciu o moderator ciężkowodny i dzięki temu nie musi korzystać z uranu wzbogaconego, to jest reaktor kanadyjski, CANDU, no ale efektywny koszt produkcji energii elektrycznej jest bardzo podobny, dlatego że zmniejszenie kosztów paliwa związanych z mniejszym kosztem jego wytworzenia jest kompensowany przez zwiększony koszt moderatora. Moc reaktora nie zależy praktycznie od ilości masy uranu znajdującego się w rdzeniu. My moc reaktora zwiększamy bądź zmniejszamy, podnosząc lub obniżając prędkość rozszczepień w rdzeniu. Przy pracy marii na kilowatach, jak i na megawatach, w rdzeniu znajduje się dokładnie ta sama ilość paliwa. I właśnie ta specyfika pracy reaktora powoduje, że reaktor musi być oczywiście wyposażony w odpowiednie systemy sterowania i zabezpieczeń, żeby nie wyrwał się spod kontroli. Ponieważ jest nieograniczonym źródłem energii, nie możemy sobie pozwolić oczywiście, żeby tą energię wyzwolić, bo żadne obiegi chłodzenia nie są w stanie przejąć wtedy tej olbrzymiej generacji ciepła. Niezależnie od tego problemu, że rdzeń się może przegrzać, to nawet jeżeli my zapewnimy sobie, żeby tutaj według naszych planów wszystko szło jak należy, to jeszcze trzeba stworzyć cały system dodatkowych barier bezpieczeństwa, jako że najlepsze plany mogą kiedyś zawieść, a ryzyka nigdy się nie da sprowadzić do zera. I dlatego też na tej planszy pokazany jest przekrój przez jeden z typów popularnych typów reaktorów energetycznych, na których zaznaczone jest mnogość tych barier bezpieczeństwa, począwszy od konstrukcji i tych pastylek paliwowych, i konstrukcji prętów paliwowych, basenu reaktora z jego całym otoczeniem, taką osłoną biologiczną. Wreszcie na bardzo ważnym elemencie kończąc tak zwaną obudowę bezpieczeństwa, która zostaje zalewana wodą w momencie, gdy następuje najgorszy możliwy scenariusz, mianowicie rdzeń się przegrzewa i na zewnątrz zaczynają się wydostawać produkty rozszczepienia. Wówczas w obudowie bezpieczeństwa, która zostaje zalewana wodą, woda zatrzymuje te produkty. To, co widzicie Państwo, no umownie ta żółta plama, jest to rdzeń reaktora. Tu znajduje się kilkanaście elementów paliwowych, z których każda zawiera ponad kilogram wysoko wzbogaconego uranu. Rdzenie reaktora stanowią także pręty regulacyjne i pręty bezpieczeństwa. Reaktorem należy sterować, reaktor należy uruchomić, kontrolować jego moc, a następnie bezpiecznie wyłączyć. Do tego służą właśnie te elementy, które wykonane są ze stopu boru z aluminium, boralu. Zagłębiając te pręty, przerywamy reakcję łańcuchową, wyłączamy reaktor. Chcąc go uruchomić, wyciągamy najpierw pręty bezpieczeństwa, a później kolejno pręty regulacyjne, aż doprowadzimy do stanu krytycznego, groźna forma, ale to jest prawidłowość w rdzeniu. Reaktor, żeby pracować, musi znajdować się w stanie krytycznym. Nadkrytyczny reaktor, moc reaktora rośnie, podkrytyczny mamy efekt wyłączania reaktora. Wszystkie elementy regulacyjne wiszą na elektromagnesach. Sygnał awaryjny, który ma za zadanie wyłączyć reaktor, wprowadzony jest w obiekt sterowania prądem płynącym przez elektromagnesy, układ grawitacyjny, bierny, niezależny od żadnych mechanizmów. W ciągu pół sekundy po zwolnieniu elektromagnesów
Elementy regulacyjne, pochłaniające znajdują się w rdzeniu reakcji, łańcuchowa zostaje przerwane, reaktor przechodzi w stan wyłączenia. Czego najbardziej obawiamy się w reaktorze? Uwolnienia produktów rozszczepienia z paliwa, przedostanie się do basenu, do hali reaktora, wyrzutu na zewnątrz. I tutaj budowane są kolejne bariery, żeby temu zapobiec. Pierwszym jest konstrukcja samego paliwa, czyli jego wewnętrzna budowa. Druga, każda kaseta jest koszulkowana stopem aluminium. Każda kaseta znajduje się w obiegu ciśnieniowym, hermetycznym, szczelnym układu chłodzenia. Czyli żeby pokonać te trzy bariery na skutek uszkodzenia paliwa, produkty rozszczepienia powinny zostać zlokalizowane w obiegu chłodzenia. Jeżeli obieg ten ciśnieniowy ulegnie rozszczelnieniu, produkty rozszczepienia mogą wydostać się do basenu reaktora. Kolejna bariera to jest odpowiednia gradacja podciśnień na hali reaktora. Najwyższe podciśnienie znajduje się bezpośrednio nad lustrem wody, skąd ewentualne gazowe produkty rozszczepienia po uszkodzeniu już kilku barier typu konstrukcja paliwa, koszulka i obieg chłodzenia kanałów paliwowych, który jest ciśnieniowy i hermetyczny. To podciśnienie ma za zadanie zlokalizować te produkty rozszczepienia nad lustrem wody i skierować do systemów wentylacji, które są wyposażone w filtry absolutne. Są to filtry węglowe, filtry mechaniczne i po oczyszczeniu dopiero skierować do wyrzutu przez komin wentylacyjny. Znajdujemy się na hali montażowej bezpośrednio przed sterownią reaktora. Słów kilka na temat możliwości wykorzystania badawczego reaktora Maria. Podstawowym celem pracy tego reaktora jest wytwarzanie izotopów promieniotwórczych na potrzeby medycyny i przemysłu. Jeśli chodzi o wytwarzanie na potrzeby medycyny, najczęściej są to radiofarmaceutyki do diagnostyki, rzadziej do terapii, czyli do naświetlania nowotworów. Na wiązkach neutronów wyprowadzanych z rdzenia reaktora prowadzone są eksperymenty fizyczne, badanie struktur krystalicznych, analiza aktywacyjna, radiografia neutronowa, autoradiografia. Być może w przyszłości zostanie uruchomiony program terapii borowo-neutronowej, czyli leczenia chorób nowotworowych za pomocą naświetlania wiązką promieniowania neutronowego. Część rdzeniowa została w przeszłości wykonana. Czy nastąpi dokończenie tego programu, trudno w chwili obecnej wyrokować. Nie wszystkie oczywiście programy realizowane na reaktorze są przedstawione na tej planszy. Bardzo poważnym programem, do którego w chwili obecnej się szykujemy, a który jest w fazie wykonywania projektu już docelowego po wstępnym naświetlaniu kryształów w reflektorze reaktora, jest neutronowe domieszkowanie krzemu. Ja wiadomo, krzem dla elektroniki czym jest. Jest to program, na który bardzo liczymy. Może nie wszyscy wiedzą, że można w reaktorze, jak to się mówi, oszukać przyrodę. Następuje tutaj za pomocą promieniowania neutronowego barwienie minerałów w specjalnych stanowiskach zainstalowanych w reflektorze reaktora. W odpowiednich zasobnikach znajdują się minerały, które są barwione za pomocą tegoż promieniowania. Jesteśmy w tej chwili
sporym producentem, jeśli chodzi o tego typu kamienie. Co jeszcze można na reaktorze robić? Jak wiecie Państwo, promieniowanie ma skutki uboczne, ale jednocześnie można wykorzystywać promieniowanie gamma emitowane z wypalonego paliwa do sterylizacji materiałów. I tak się dzieje właśnie w pobliżu paliwa silnie promieniotwórczego. Wkładane są zasobniki z materiałem, które później po odpowiednim czasie naświetlania mogą jako sterylne być użyte zarówno w medycynie, jak i w normalnych, tradycyjnych gałęziach gospodarki. Tak się postępuje z żywnością, między innymi. Tak jak widać, reaktor taki typu badawczego może być wykorzystywany do